ambasadorem swojego kraju. Urugwaj liczy sobie 3 miliony mieszkańców. Wśród nich jest wielu wspaniałych artystów, ale niewielu z nich ma szansę pokazać to, co robi za granicą. Wielu ludzi nawet nie wie, gdzie leży Urugwaj. Mam nadzieję, że przybliżam swój kraj światu. Mój ostatni teledysk został nakręcony w Urugwaju. Piosenka nazywa się Rio de la Plata i pochodzi z mojej drugiej płyty. To ja mam takie pytanie, skoro powiedziałaś, że jesteś ambasadorką, czy pani mogłaby chociaż przez miesiąc pracować w ambasadzie w Warszawie? Tak, chętnie, ale nie znam się za bardzo na polityce. Ja też. Dobrze, tak, na koniec mam takie pytanie, bo ja teraz, znaczy nasi widzowie są na etapie tego, że matka Iwo oddała jego akcję synowi swojego brata. Ja wiem, że nie możesz zdradzić finału tej telenoweli, ale czy ona odzyska tę akcję dla Iwo? Sama nie pamiętam. Odzyska? Tak, ale mogę powiedzieć na więcej. No, tak, słucham. To ja będę oglądał, a ponieważ rozumiem, że każda telenowela dobrze się kończy. Tak, ale jej zakończenie jest bardzo zabawne i będzie naprawdę śmiesznie. A co zrobimy, żeby koniec naszej rozmowy był bardzo zabawny? Może dokończymy twój sen? Ale do tego musisz wstać. Okej. Możemy się pożegnać tak, jak to robi moja bohaterka w serialu. Sen się kończył tak. A teraz moje pożegnanie. Musisz robić to samo, co ja. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.
Amor, no puedo.